Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie po krótkiej przerwie. Bardzo, bardzo się stęskniłam. No, miałam w swoim życiu wieżę. Wieżę, do której musiałam sama doprowadzić, bo ona już i tak była po prostu została naruszona, więc trzeba było coś z hukiem być może zakończyć. Wiecie, czasami lepiej jest spaść, kontrolując spadanie, niż nie kontrolując, prawda? Dziękuję, cieszę się, że tutaj teraz już jesteśmy razem. No i zaczynamy, moi drodzy, czytanie dla bliźniąt na miesiąc czerwiec tego roku. Energie ogólne, ja tutaj troszkę mówię o kartach, troszkę mówię o, czasami podaję przykłady, jeżeli jesteś nowy. Do każdej osoby, która czyta z kart Tarota, trzeba się przyzwyczaić, jeżeli chcesz, tak? Trzeba poznać osobę, która czyta karty, jej sposób. I wtedy oceniamy, czy nam pasuje ten rodzaj czytania, czy nie. Są osoby, które uwielbiają, są osoby, które lubią, są osoby, którym po prostu no, nie pasi, nie? I to jest wszystko ok. Także moi drodzy, życzę Wam powodzenia. Teraz chyba będą już niedługo, zaczynają się Wasze urodziny, a więc wszystkiego, wszystkiego dobrego, zdrowia, aby Wasze sprawy układały się jak najlepiej dla Was. Wiadomo, nie zawsze się układa pomyślnie. Nie zawsze układa się dla nas pomyślnie. Dlaczego? Bo my tak myślimy. Zawsze jest jakiś powód tego, że coś się dzieje niepomyślnie, prawda? Nie po naszej myśli. No bo sobie na przykład wyobrażamy, że piechotą w tydzień dojdziemy z Warszawy do Moskwy, prawda? Załóżmy. No nie ma takiej możliwości. Dobrze. Zaczynamy, moi drodzy. Bliźnięta, czerwiec 2024. Musimy to jakoś pomieścić. Wiecie co, te obrusiki są beznadziejne. Beznadziejne. Muszę kupić sobie sukno. I rycerz pucharów. Dobrze. Świat. Dwa denary. Paś mieczy, diabeł, kochankowie, wieża. Na koniec czytania, moi drodzy, trzy karty do wyboru, odpowiedzi od aniołów. Bierzcie tylko to, co rezonuje. Czasami jedno słowo rezonuje z jedną osobą. Czasami jest jakiś przekaz zupełnie nie na temat, na który pytasz. Karty zwracają Ci uwagę na coś innego, prawda? Tym się zajmij teraz. Tym, to jest ważne. Także rozumiemy. Bierzemy tylko to, co jest nasze, moi drodzy? Paś mieczy. Sześć buław. Paś pentakli. Dwójka denarów i osiem pucharów. Jest tutaj pokazany jakiś gniew. I jakiś gniew trzeba definitywnie na zawsze, moi drodzy, pożegnać. To czytanie na pewno nie będzie rezonowało ze wszystkimi. Ja podaję bardzo ogólnie
informacje. Czasami one nie są przyjemne, no ale po to słuchamy właśnie tarota, prawda? Żeby się uczyć, żeby zwrócić uwagę na coś. Tak więc, moi drodzy, mamy tutaj sprawiedliwość pokazaną jako wskazuje nam ta karta Wam, bliźnięta, żeby w jakiejś sprawie poszukać lub na temat jakiegoś problemu, na temat jakiejś osoby. Tutaj będzie trzeba poszukać albo będzie uczciwe rozwiązanie, uczciwy osąd ma być. Jakieś sprawy, mówię, jakieś osoby. Ta odwrócona ósemka denarów, ona nam mówi o dosłownie pracy za darmo, pracy za free, pracy nad czymś bezsensowne. Zakończenie pracy nad czymś też. Ja najpierw omówię te karty, a potem Wam powiem moją wizję, że tak powiem. Może zakończenie szkoły również. To jest też energia pracy nad szczegółami. I tutaj jest właśnie ta karta, moi drodzy. Ta karta zwraca uwagę, że coś ma być, że diabeł dosłownie, i tu w ogóle macie, zobaczcie tą dwójkę denarów, zobaczcie, że dosłownie, no i paź mieczy, że dosłownie diabeł tkwi w szczegółach, wiecie? Ktoś się tutaj może boi odkryć jakieś szczegóły, ktoś może ukrywa szczegóły, ktoś ma popracować nad szczegółami. Obojętnie, czy mówimy o pracy, czy mówimy o nauce, czy mówimy o jakiejś poszukiwaniu pracy, tak? Związku, o nowej osobie, na temat kontraktu, na temat jakiejś pożyczki, na przykład ktoś was... Czy jakiś też wysiłek jest warty tej nagrody? Czy to, co robię, czy to, czemu się poświęcam, jest warty tej nagrody? Jest pokazany z jakiegoś powodu brak skupienia na swoich obowiązkach, nad rozwojem, nad nawet powiedziałabym, ktoś się nie skupia na własnym sercu. Ktoś też tutaj pokazuje, że albo wy, bliźnięta, albo ktoś już po prostu zakończył pracę nad tym związkiem, nad tą relacją, zakończył jakąkolwiek aktywność w tej rodzinie, nie wiem, w tej tu również może być tak, że ktoś po prostu komuś grozi wypowiedzenie. Tutaj jest powiedziane, że masz jakieś umiejętności albo osoba ma. I ktoś to ciągle krytykuje, ktoś ciągle jakby nie... Albo ty to robisz, kontrolujesz. Tylko jest też... Na przykład, wiecie, bo zanim ja się rozkręcę, to muszę pomyśleć. Na przykład, jest jakaś sytuacja, ktoś cię w coś wciągnął, namówił, wykorzystał twoje emocje. I sprawił, że ty myślisz, że masz nad tym kontrolę, ale to jest iluzja, bo ty wiesz, ale na niby, tylko nie wiesz o tym. Rozumiecie, o co mi chodzi? Po drugie, właśnie ta nadmierna kontrola jest pokazana. Ktoś
albo was, albo wy kogoś. Luz teraz, bliźnięta, ok? Również ktoś obserwuje na necie, pinguje, to się nazywa. Śledzi, obserwuje, serduszka wrzuca może, nie? Coś, albo to jest narcyz, który śledzi i poszukuje ofiary, albo to jest osoba, która po prostu się nie odezwie, bo nie wiem z jakiego powodu. Ten człowiek tutaj, on ma coś do czynienia z prawem. Słuchajcie, rozumiem, że wy sobie bierzecie te moje zdania, które ja wypowiadam, jedne albo bierzecie, a inne, które nie pasują. Nie macie takiego człowieka, który ma coś z prawem, prawda? To będzie dla was może inny przekaz. Ale on właśnie ma do czynienia... Może macie z kimś się dogadać, albo to są urzędy, może to jest urzędnik, sądy. Ma być sprawiedliwie, żeby się, słuchajcie, jak macie sprawę w sądzie jakąś, tak, to wy powinniście zacząć sprawdzać, czy na pewno wiecie to, czy znacie prawdę na ten temat, czy to jest tylko coś, co wam ktoś przedstawił. Ok? Praca, czy jest naprawdę za godne pieniądze? Czy wszystkie sprawy administracyjne, czy jakieś prawne są, czy zobowiązania, tak? Czy te kredyty, albo jakieś inne inne rzeczy. Czy to jest według prawa, czy ci doradcy, załóżmy, czy ten na przykład tutaj prawnik, tak? Czy ty sam bliźniaku, doradza ci dobrze? Dobrze ci to robi, że tak powiem? Dobrze się dzieje w życiu, czy raczej leci wszystko na łeb, na szyję, prawda? Tu tak było. To się odwraca. To już jest okej. Okay. Może być okej. Okay. Bo pokazuje się niestety łamanie prawa, jakieś zasady moralne tutaj są na bakier, bo to was tutaj dobija, dlatego to mówię. Tu jest też, ktoś działa na niekorzyść, na czyjś niekorzyść. Jest pokazana zdrada, jest pokazana przyjaźń z kimś przeciwko komuś. Na przykład obraliście stronę nieobiektywnie, na przykład ze swoją rodziną przeciwko matce, prawda? Bo tutaj się pokazuje jakaś osoba, która jest uległa, która jest spokojna, która jest rozsądna i nie będzie emocjami już na niej, wasze emocje albo na tej osobie, na was, tej osoby emocje już nie grają. I taka plastyczna osoba, jak ciasto, jak masło, do której łatwo się wbija noże, tak? To tutaj już nie ma tego. Na tą osobę już żadne emocje nie działają. Tak? Tutaj też... ktoś oczywiście jest w trudnej sytuacji. Chodzi tutaj o jakieś terminy, chodzi o jakieś papiery, o jakieś kłamstwa, o jakieś oszustwa.
sprawiedliwość to jest, wiecie, uczciwość i nieuczciwość. Tak? Szóstka buław mówi, no nie bądź taki szybki, Bill. Nie bądź taki szybki, Bill. Wstrzymaj się na kilka chwil, ok? Nie bądź taki szybki, Bill. Nie bądź taki pewny siebie. Rozumiesz, na zasadzie, że a tyle razy się udało, to i teraz się uda. Na tym przejechało się już wielu, naprawdę. Na przykład prawo. Kochani, jeśli stajemy według prawa, ja to wiem, ja na własnej skórze się tym przekonałam. Oczywiście ja nie mam problemu z prawem. Chodzi, że widziałam to, że jednak prawo może znieść nasze przekonania o zwycięstwie z powierzchni ziemi w jednej sekundzie, w jednym ciachnięciu, jednym słowem, jednym nie wiem czym. Prawo, po prostu. Ktoś prawo ustanowił i na przykład w sądzie, tak jak mówię, czy kupujemy ziemię, czy kupujemy dom, czy robimy jakieś dziwne interesy, szachrajstwa, musimy pamiętać, że istnieje prawo. Kim jest ten człowiek, w którym widzisz to takie cudo? Czy ta sytuacja, która cię tak zajęła, że aż nie możesz na przykład się skupić na pracy? Albo dlaczego nikt inny nie chce tego czegoś albo tej osoby, a ty miałabyś mieć, chcieć? Dlaczego ten człowiek również trzeba się zapytać, dlaczego tak naprawdę wy lub może oni ciebie odrzucili? Dlaczego? Z szerszej perspektywy. Dlaczego ta osoba nie jest akceptowana? Dlaczego w ogóle trzeba jakieś plany odrzucić? Trzeba jakieś doprowadzić tutaj, moi drodzy, do końca. Bo to jest... Oj, czekajcie. Na przykład jesteś pisarzem, jesteś artystą, jest jakieś tutaj pokazane, albo pisarzem, prawda, żeby doprowadzić to do końca, żeby zwrócić jakiś dług. Zwrócić jakiś dług. Dług wdzięczności. Ktoś wam, wy komuś. Bo znowu, widzicie, jak mamy jakiś dług i go zwrócimy, prawda? Jak mamy coś, co nas obciąża, czyli obciążenie karmiczne, czyli dług, czyli brak, brakuje nam czegoś, to... To jak doprowadzamy to do końca, to później będzie nam lżej. To wtedy przychodzi uwolnienie. Nawet rozstanie, obciążające rozstanie. Masz dług wobec siebie, że powiedzmy nie dałaś się traktować zbyt dobrze. Tu wy pokazujecie, że wy w jakiejś sprawie, może pracy, może związku, może w jakikolwiek, tak? Wy wyciągacie wnioski. A jeżeli
uważacie w tym momencie, że co ona tam pieprzy, ja tam wiem, przecież mi ten człowiek powiedział tyle rzeczy, ja wiem wszystko. Zresztą wszyscy to potwierdzają. Tylko nie wiesz o tym, że ci wszyscy usłyszeli to właśnie. Jeszcze zobaczcie. Że ci wszyscy usłyszeli to właśnie od tego człowieka. Rozumiesz? Rodzina w rozsypce. Teraz naprawdę wyciągnijcie wnioski. Na przykład, wszystko było ok z twoim partnerem czy z twoją partnerką. Na przykład mogę ci powiedzieć, może być tak. Jesteście trzy przyjaciółki i te dwie super twoje przyjaciółki robią coś przeciwko tobie. I na przykład, nie wiem, rozstałaś się z tego powodu ze swoim partnerem, tak? Ale to było bardzo niesprawiedliwe. No i trzeba się zastanowić nad tym, czy to, co te dziewczyny, czy te kobiety powiedziały, czy to, co usłyszałaś na temat tej osoby, czy to, co ci się wydaje na temat tej osoby, bo ktoś ci po prostu powiedział, czy to w ogóle jest możliwe. Czy to jest możliwe? I nie bać się tego. Jeżeli osoba mnie nie kocha, to ja muszę się skonfrontować z tym, ja muszę to zobaczyć i usłyszeć, że tutaj po prostu ja już nie będę nic w to inwestować. A dane, te doświadczenia, to wy tu macie w swoich plecach. Korzystając z tych doświadczeń, niektórzy prawdopodobnie nie wiedzą, o czym mówię, bo jeżeli popracujecie nad sobą i nie będziecie się bać, żeby się dowiedzieć sedna sprawy, prawda? No to się odwróci. Takie koniec ewidentny tutaj jest. Na przykład jesteś w jakimś związku, który jest po prostu okropny, prawda? Taka relacja, która nie jest w ogóle nic warta. Sytuacja, która w ogóle nie jest nic warta. Jakaś praca, która nie jest nic warta. Albo ktoś ci mówi, że ty nie jesteś nic warta. I właśnie przez to coś nie widzisz tego nowego tutaj. Może to jest strach, że nie wiesz, co będzie następne, tak? Na przykład jesteś w związku, w którym są benefity typu no odeszłabym, ale to jest bardzo trudna i skomplikowana sytuacja, no bo gdzie ja pójdę mieszkać, a co ja zrobię, jak tam różne są sytuacje, tak? Chodzi o to, żeby zacząć pracować nad tym, żeby się oduzależnić. Powoli. Żeby zakończyć coś, co się w ogóle nie rozwija. No, albo coś, gdzie w ogóle nie ma szacunku. Nie czujesz się szanowana. Tutaj właśnie, jeżeli jesteś w relacji, która naprawdę nie jest nic warta i nie wiesz, co tu masz zrobić, to tutaj karty pokazują, że tutaj po prostu z tym człowiekiem, którego może spotkasz tam, ojejku, czekajcie. Z kimś innym będzie dobra relacja, z kimś innym czeka na ciebie związek, z kimś innym w innym miejscu pracy czeka na, jest twoje miejsce. Nie tutaj.
Możecie się uwolnić od wypowiedzenia. Cokolwiek to znaczy. Chcecie dać wypowiedzenie i nie wiecie, co macie zrobić i nie wiecie, bo się boicie, bo co tam. Od tego się uwolnić. Znaleźć pracę, poszukać w internecie, nie martwić się. I po prostu uwolnić się też od osoby, która reaguje niedojrzale na poważne problemy. Można się uwolnić albo też od zachowania. Może wy, bliźnięta, reagujecie bardzo emocjonalnie z jakiegoś powodu na poważne problemy. Ktoś tutaj może uwolnić się od dosłownie jakiegoś wypadku, żeby nie pić, jak gdzieś jedziecie. Jest pokazana też, odchodzi tutaj ktoś, kto jakaś histeria, jakieś zwątpienie. Nie wiem, może w sens życia. Bo widzicie, w tej pozycji tak zwane dno emocjonalne, czyli kieruję się tylko i wyłącznie emocjami. W ogóle już nie zwracam uwagi na rzeczywistość, na znaki, które mi dają na niebie i ziemi. To, że nade mną są czarne chmury, prawda? To, że już się nie mogę w ogóle podnieść, to już było. Tutaj zaczynacie coś z tym robić. W tym już nie chcecie siedzieć. Tu się już wyczołgujecie, czołgacie się. I dobrze, powoli do przodu. Trzeba powiedzieć tej osobie, tym razem, nie wiem kto to jest, albo tobie ktoś powie, słuchaj, już ci nie ufam i teraz sama się tym zajmuję. Rozumiesz? To jest przekaz. Już nie ufam tobie, komuś, sama teraz się tym zajmuję. Upewnijcie się, że jesteście przygotowani do czegoś, bo jest pokazane nieprzygotowanie tutaj. Nieprzygotowanie do czegoś. Również może macie młodego jakiegoś człowieka, który po prostu ma jakąś pasję, ma coś. Może nawet chce się wyprowadzić, nie wiem co. Żeby nie krytykować tej osoby, ok? Obojętnie kto to jest, obojętnie. I żeby wesprzeć tą osobę. Bo tu jakiś może młody człowiek ma już tak dosyć tego takiego dyrygowania. Mówienia z kim. Może, no nie musi być młody. On tutaj przede wszystkim jest miły. I to, co wy myślicie, że on jest miły, on jest przemiły nawet, bym powiedziała, tylko że on lubi taką ekstra kasę, prawda? Także może chcieć coś wykombinować znowu. Dowiedz się, o co chodzi. Sam. Nie wiem, o co chodzi. Rozwój, nauka, jakieś zdobywanie wiedzy właśnie na temat waszej sytuacji, waszego położenia, czy tu w tym miejscu się rozwijam, czy w ogóle ja chcę się w ogóle czegoś uczyć, czy jestem głucha, czy ten człowiek jest głuchy na naukę. Może to jest jakiś ktoś na okresie próbnym,
To się kończy. To się kończy. Będzie dobrze. Bo on wszystko, co buduje, buduje na konkretach. Konkretne umowy, konkretne pytania, konkretne odpowiedzi. On chce zobaczyć, on chce dotknąć, wiecie, on się chce upewnić zanim coś tam, a nie na wyobrażeniach. Dla niego każde nowe doświadczenie to jest to jest super wyzwanie. On je natychmiast bierze, on tutaj nie szasta tymi, wiecie, a gdyby to, a na pewno tamto. On się dowiaduje, on sam zajmuje się swoim rozwojem. Sam. Nie wyobraża sobie, żeby... On nawet się nie domyśla, tylko on buduje od początku na konkretach. On się uczy od początku. On jest zawsze przygotowany. Także obojętnie o co chodzi, czy chodzi o rozmowę, czy chodzi o, nie wiem o co, macie być przygotowanym. Jeżeli kogoś kochasz, jeżeli naprawdę jest ktoś dla ciebie bardzo ważny, to otwórz się na tą osobę. Wybierz. Zrzuć ten bagaż, który cię ciągle przechyla na tą... Wiesz, nie możesz iść prosto, tylko ciągle w te, ciągle we w te. Do góry, na dół, do góry, na dół. Takie... Otwórz się na tą osobę. Nie wiem, oświadcz się jej, chciej porozmawiać. Zależy, kto to jest. Powiedz, że kochasz. Nie wiem, zaoferuj coś. Zdecyduj się. Bo dwóch... No dobrze wiemy, że dwóch srok za ogon nie utrzymamy zbyt długo, prawda? One obie odfruną prędzej czy później, a raczej stawiam na prędzej. A do tego jeszcze może poranione uciekną, bo pióra zostaną nam w ręce i tyle z tego będzie. Wszystko się ułoży. Tylko nie pozwól też, żeby właśnie inni ingerowali w twoje myśli. Cokolwiek to będzie, żeby nie grali na twoich emocjach. Żebyś ty też, bliźniaku, nie próbował grać na czyichś emocjach. Zbyt pewnie. Takie o. Ja nie wiem, oczywiście, że ja wiem. A taki sędzia dobrze wie, że się mylisz. Na przykład, to jest taki przykład. Zaakceptuj tą sytuację, to coś. No i po prostu poczekaj, poobserwuj. Na przykład to dziecko, które tutaj się uczy, które chce rozwijać swój talent. Lub zrozum, że to po prostu ani nie jest ten człowiek dla ciebie. Myślałeś, że to jest szczyt twoich marzeń, tak? Ale tutaj świat pokazuje, że po prostu to miejsce, w którym jesteś, ten człowiek, ta sytuacja, ta praca, to niestety nie jest dla ciebie. To miejsce, w którym się znalazłeś, to jest, powiem, jakby takie... Jesteś w szkole. Uczysz się dopiero. Jeżeli to jest ten śledzący, ktoś z internetu, zapytaj od razu. Na przykład, chce się spotkać, tak? No i co osoba powie? Albo zada jakieś inne pytania, które na klatę przyjmij, że odpowiedź może być kłamstwem, tak?
bo albo on jest naprawdę nieśmiały, albo jest to osoba, która cię roluje po prostu, tak? I to będzie chyba do rozwiązania. Ta osoba, która tak balansuje. Spotkaj się też z kimś, żeby coś wyjaśnić. To będzie bardzo emocjonalne. Może być. I właśnie chodzi o te emocje, żeby je trzymać na wodze, wiesz? Wytransformujecie tutaj emocje. Trzeba je wybalansować. Z takim ciężarem. To jest ciężko żyć, wiesz. Jak w emocjach ktoś chce z nami porozmawiać, a my w emocjach po prostu nie ma szans, żebyśmy usłyszeli tą osobę. To jest niemożliwe. Obojętnie, czy chodzi o obiecywanie nowej pracy, obiecywanie nowych super pożyczek, obiecywanie, nie wiem, super domu, obojętnie co to jest. Ale jak nasze emocje idą w górę szybko, coraz bardziej, to jest coś nie tak. Ktoś nam zagłusza nasze myślenie. Czy zaliczka na dom? Nie wiem, obojętnie, bo są pokazane tutaj długi, długi, które trzeba spłacać. Słuchajcie, od tego może się możecie uwolnić. Może tą dodatkową pracą tutaj. A może wasz, nie wiem kto. Inny sposób, inny sposób. Nie tak jak teraz myślisz. Coś trzeba zrobić inaczej. Też dobra mina do złej gry się pokazuje. Tak jak mówię, ktoś się uchyla od spłaty. Rozrzutność, jakieś balety, spłacanie kogoś, no ale udaje, że wszystko jest w porządku na zewnątrz, chociaż coraz więcej problemów. Albo bierzesz dom na kredyt. No i jeszcze raz przypomnę, bo tu jest zakończenie jakiejś sprawy sądowej. Powinna być zakończona. Powinno być. I właśnie możesz poczuć się zbyt pewnie. Zbyt pewnie. Nie wiem, czy sądowa sprawa, czy ktoś, jakaś metoda na wnuczka, czy to będzie jakiś biznes z zagranicy. Nie wiem. Bo naprawdę, czy kredyt. Lepiej pomyśleć o dodatkowej pracy. Może dla tego kogoś, może dla siebie, a nie na przykład wciąż temu komuś dawać z litości. Dawałam, jak byłam mała, trzeba powiedzieć. Dawałam, jak byłam mała, żeby przetrwać. Teraz już nikomu nie potrzebuję nic dawać, żeby poczuć się przez chwilę szczęśliwą, żeby przez chwilę poczuć się bogatą, żeby przez chwilę poczuć tam, nie wiem jeszcze co, że pokrzyczałam sobie na tą osobę. Zacznij słuchać siebie, zrzuć to, co cię tak obciąża. Pozbądź się tego bagażu. Również, żeby przy okazji, moi drodzy, żeby się pozbyć czegoś z bagażu, bo może być kontrola. Nie wiem, do kogo to jest. Pozbądź się czegoś z bagażu, bo może być kontrola. Na przykład, ktoś was poprosi, żebyście coś wzięli do bagażu, tak?
Albo będzie chciał spakować wam bagaż, na przykład, nie wiem o co chodzi. Kontrola bagażu, koniec, tyle powiem. Weź tą rzecz, z powodu której możesz mieć kłopoty. Tutaj ktoś się wciąż waha, ktoś ma dwie albo więcej opcji. Przestań być współzależnym, karty mówią. Zacznij słuchać siebie, bo co to znaczy? Mam swój cel. Tylko coś mnie powstrzymuje, powoduje brak pewności siebie. I nie wiem, gdzie ten mój brak pewności jest. Jakiś brak. Nie mogę się wyprowadzić, bo nie mam pieniędzy. No, trzeba może zainteresować się pracą. Nie mogę się wyprowadzić, bo przecież mamy wspólny kredyt. Nie możemy sprzedać jakiegoś domu, bo jest sprawa o majątek w zawieszeniu. I to mnie cały czas trzyma w miejscu. Nie mogę wyjechać do ukochanej osoby, bo moja matka ciągle mi tam coś, albo żona, ojciec gdera, prawda, że jestem nic nie warta. Zrobić krok dalej. Nie bać się zaplanować, zorganizować, popytać. Tylko przede wszystkim, żeby nie uciekać przed tym. Chodzi o długi karmiczne jakieś, oczywiście. Świat emocjonalny. Wiecie, ja oczywiście, ja się z tym jak najbardziej zgadzam, że miłość jest sensem życia. Miłość. Miłość do kogoś, do czegoś, która sprawia, że te emocje w związku z tą miłością, one sprawiają, że mamy klapki na oczach. Nie widzimy, że na przykład ten idealny to jest obsesyjny, ekstremalnie obsesyjny ktoś. Ten plan, ta fantazja, ten człowiek, któremu oddajemy we władanie własne życie, tak? Kierujemy się emocjami, które ktoś celowo w nas wzbudza, żeby coś osiągnąć, coś zdobyć, coś dostać. Trzeba jasno postawić sprawę, podjąć jakąś decyzję, zmienić to, co wiecie, że należy zmienić, uciąć, wyciąć, zablokować, w ogóle zero. Uwolnić się z jakichś pętów, z jakichś struktur. Żeby nie zaprzeczać samemu sobie, na przykład chcesz coś robić, kochasz kogoś, chcesz się z kimś pogodzić, ktoś ci coś naopowiadał, ale ty czujesz, że jest inaczej. Żeby nie zaprzeczać samemu sobie, że to, co ja wiem, może się mylę, ale żeby to, co wiem, to jest sprawdzone i że ja to naprawdę wiem, że to, co widzę, to, co czuję, to, co słyszę, to, o czym myślę, to jest nieważne, to jest zaprzeczanie samemu sobie. Zaprzeczam samemu sobie, że nie mam racji, że to, co widzę, to jest prawda, że czuję smutna. Wiecie, nie dajemy sobie prawa do życia według siebie. Co stoi na drodze do tego sukcesu, o którym myślisz? Obojętnie. Nie wiem, o co chodzi. Co jest, jakie emocje właśnie wpływają na to, żeby
domknąć, żeby dojść do tego sukcesu. Jakie emocje? Jest to strach, obawa, wstyd? Czy jesteś autentyczny również, bliźniaku? Pozwól sobie na autentyczność. Niech się to ludziom nie podoba, kichać ludzi. Szkoda życia, wiesz? Jak byłeś mały, mama ci musiała dać jeść, oczywiście, ale teraz jesteś duży i możesz sobie jedzenie sam zrobić. Nikt ci nie musi tutaj niczego wpierać. Na przykład, jeżeli ta decyzja nie będzie podjęta, to ta sprawa może się pogorszyć. Ta sytuacja może się pogorszyć. Zainteresuj się tym młodym człowiekiem. Coś może się pogorszyć. Na przykład człowiek, który ci tak namotał, tak ci słodził, przysięgał, obiecywał, uwodził niebiańsko, wręcz powiedziałabym, sprawiał wrażenie, a raczej wmówił ci i innym dookoła być może też, że on, ale powiedzmy, no zresztą on tutaj ma wiele, wiele innych osób, że on po prostu jest dla ciebie tym idealnym, że to tylko ty dla niego jesteś tą jedyną, lub jeżeli jesteś mężczyzną, to ona to do ciebie mówi w swoim rodzaju, tak? Że nigdy z nikim tak się nigdy nie czuł. No okej, ale co z tego, że to mówił? On mówi różnym innym ludziom, kobietom, mężczyznom, kłamał, oszukiwał. Mówił tym innym różnym ludziom dokładnie to samo. I tu nie chodzi o ciebie, tu chodzi o to, że po prostu niechcący dałeś złapać się na jakiś haczyk. Adwokat diabła. Adwokat diabła. On szuka haczyków. On haczy. Zadaje pytania. Jest czujny. Potrafi wyczuć osobę, kusi, tak? Oczywiście, że kusi, bo on taki jest. Kusi ta sprawa, kuszą te pieniądze, kusi ta praca, kusi ten wyjazd. Oczywiście, rozpływasz się aż, tak? Albo kusi ten nauk jakiś. Wszystko inne jest nieważne tutaj, pokazane. Tak cię to kusi. Nie wchodź w to. Zanim wejdziesz, znajdź swoją prawdę, tak? Przetransformuj swoje emocje. Zastanów się, dlaczego ciągle w tym jest ta góra i ten dół. Dlaczego ktoś jest tutaj taki bardzo rozemocjonowany? Jeżeli jest jakiś osąd, kochani, jeżeli ktoś będzie tutaj osądzany, to ten osąd, jeżeli będzie w sądzie, to on będzie bez emocji. Pamiętajcie o tym. Tam nikt nie będzie patrzył na to, co ty czujesz, jak się z tym czujesz. Tam jest prawda od razu wywalana w sądzie, kawa na ławę. I tam się nie pytają, czy się to komuś podoba, czy nie, prawda? Również wy, żeby, jeżeli już chcecie osądzać jakąś sytuację, jakąś sprawę, zostawcie emocje z tyłu.
żeby potem z tą osobą lub przez tą osobę nie wejść na drogę przepłakanych lat. Kiedy tak robimy? No kiedy jesteśmy empatyczni zanadto. Kiedy się przejmujemy losem innych, tak? Czasami robimy to, bo jesteśmy dobrzy, a czasami robimy to, bo nam ego nam każe, albo jesteśmy od dzieciństwa po prostu przyzwyczajeni, że musimy się wtrącać, że musimy pomagać, że musimy iść i natychmiast pomagać, nawet jeśli nas o to nie pytają, nawet jeżeli nie znamy wszystkich odpowiedzi, wszystkich stron. Idziemy i pomagamy, tak? Taka fantazja. Tutaj też ktoś fantazjuje. Ktoś fantazjuje i trudno mu przez to wrócić do rzeczywistości. Grozi wypowiedzenie. Możesz się uwolnić od groźby wypowiedzenia. Taki przykład. Ktoś też unika odpowiedzialności, nie chce wrócić do rzeczywistości, która nie jest kolorowa. Ktoś fantazjuje przez internet, wam opowiada coś, nie wiem co, opowiada i wy myślicie, że to jest Bożeż, Pana Boga za nogi złapałam. A w momencie, kiedy ta osoba wyłącza komputer czy telefon, jest to ktoś, kto nie siedzi w kolorowej rzeczywistości. To nie jest tak, jak myślisz. Zalecany jest psycholog tutaj, który pomaga zrozumieć emocje. Widać, że są jakieś, albo będą jakieś sytuacje, w których naprawdę, naprawdę bliźnięta należy kierować się logiką. Albo jeżeli słuchasz o osobie ze znaku bliźniąt, pamiętaj, nawet jeżeli czeka cię jakaś trudna rozmowa, tak mi się skądś to wzięło. Nagraj ją. Dlaczego? Po pierwsze, jeżeli potrzebujesz tej trudnej rozmowy, żeby może przedstawić w sądzie, coś udowodnić, a po drugie, będziesz wiedzieć, że nagrywasz i będziesz trzymać automatycznie swoje emocje. Rozumiesz? A ta druga strona niech sobie tam mówi, co chce. Jeżeli będzie mówić mądrze, to też słuchamy. Bo są dwie strony medalu. Na przykład dwie osoby w sporze. Jedna osoba w jakimś sporze, załóżmy, tak jak mówię. Tutaj nikt nie słucha tej osoby, tej drugiej strony. Spróbujcie sobie wyobrazić, co tak naprawdę czuje, albo tak naprawdę czuje, albo jakie jest prawdziwe oblicze tego kogoś, tej sytuacji, tego czegoś. Dojdź do meritum sprawy i bądź niezłomna, bo albo ktoś tutaj będzie niezłomny po prostu. I jakieś łapówki, jakieś coś, też uważajcie. Czy bagaż będzie za ciężki, czy coś będzie w tym bagażu. Znajdź to. Wiecie, my kiedy znajdujemy się w sytuacji, w której nie rozumiemy, czyli na przykład skąd i dlaczego to mnie tak emocjonuje, prawda? Wtedy jest potrzebna logika. Wtedy jest potrzebna czujność. Czujność. Wtedy jest potrzebna pobudka. Jeżeli coś się dzieje źle. Będąc w sytuacji, w której do końca nie rozumiemy, możemy pod wpływem emocji ranić, moi drodzy. Ranić albo kogoś, albo siebie samego. Pokazuje się mi tutaj też taki
Indyk myślał o niedzieli, a w sobotę łeb mu ścieli. Bo coś było oparte na niewiedzy. Może być oparte. Wiemy, że karty to jest przeszłość, przyszłość, teraźniejszość. Niektórzy wiedzą, o czym mówię. Niektórzy myślą, że w ogóle opowiadam głupoty. A właśnie może do ciebie to jest, że to coś było oparte na niewiedzy, na braku pewności. Czyli idę, robię, a nie jestem pewna. Chcę coś zrobić, a nie jestem pewna, bo ktoś mi powiedział, że nie dam rady. Że coś jest oparte na przypuszczeniach tylko twoich lub czyichś. Ktoś ci tłumaczy, że według prawa jest tak, a tak, albo ktoś ci tłumaczy, że przez internet człowieku nie robi się takich rzeczy. Prawda? No ale on mi obiecał, że ja tam pojadę, ale on mi obiecał, że mi odda. Coś było oparte, może być oparte na czyjejś fantazji, braku wiedzy na temat, w który tak wierzysz. Coś będzie tutaj skonfrontowane z rzeczywistością. Macie to zrobić. Jak jest naprawdę? Skonfrontować się ze swoją autentycznością. Czy ja naprawdę czuję to, co czuję? Serio? No nie wiem, czy to jest coś dobrego, czy to jest coś złego. Czy chodzi o pracę, czy o miłość, tak? No ale tu znowu mamy spotkania biznesowe, oferty różne, pokazuje się zakochana para. Jest szansa na to, tak? Żeby naprawdę, jeżeli jest tkwisz w jakimś bezsensownym, kurde, czymś, to uwolnij się od tego, bo idzie tutaj taki piękny, romantyczny. Może to jest... Może... Jeszcze raz, no kurczę, muszę powiedzieć. Ta gra bliskich, tak? Jest pokazana zdrada, no nie powiem. Nie bawcie się w takie coś. To się zawsze mści. Może was ktoś zdradził i po prostu mówicie, pieprze, już mnie to w ogóle. Ktoś tak mógł zrobić, wiecie co, ja już... Ja oddaję wam moją miłość, odcinam się, raczej zabieram swoją miłość już. Teraz już czas na mnie, prawda? Ale normalnie zakochana para, Jacek i Barbara. Zaproś tego kogoś, zaproś, nie wahaj się. Poczekaj też, jeżeli z kimś się pokłóciłaś już, jeżeli ktoś komuś coś nawrzucał, nie wiem co, ktoś tobie powiedział, poczekaj z naprawianiem. Poczekaj z naprawianiem teraz, bo możesz zostać odrzucona. Odrzucony. Ta osoba jest zbyt mocno zraniona, żeby teraz ci ustępować. Za dużo tutaj było powiedziane. Bliźniętom coś tutaj, albo z bliźniętą ktoś coś nawywijał, albo bliźnięta coś nawywijały. Po prostu zostaw to na razie. I zanim znowu powiesz sobie tak, kurczę, teraz taka rozmowa mnie czeka, o Jezus. Przestać tak tupać tą nóżką i tak mówić, a co, jak to nie, ja wiem lepiej, a co ty mi tu będziesz gadać? Ale jak to tak można, prawda? A przecież oni to i tamto, a ja wiem. Po prostu pomyśl, jak ty reagujesz emocjonalnie, na przykład na krytykę, na obiecanki, cacanki. Jak reagujesz na to, kiedy ktoś cię pyta o coś, że chcesz coś wyjaśnić? Jak reagujesz na to, kiedy ktoś chce ci coś wyjaśnić? Nad tym się bliźnięta powinny zastanowić. Odejdźcie od jakiejkolwiek manipulacji. Nie pozwólcie, żeby ktoś skutecznie
wpłyną na to, co wy chcecie zrobić. Na przykład wsadzi wam coś do tego bagażu, prawda? Nie przejmuj się też porażką jakąś. Po to są przeszkody, żeby je po prostu pokonywać i zaczynać od nowa coś innego z kimś innym, gdzieś indziej. Także jeżeli jest jakaś walka do zakończenia, zrób to. Jeżeli jest jakieś zobowiązanie do wypełnienia, zrób to. Jeżeli jest jakaś karma do zakończenia, zrób to. Ta karma po prostu jakaś karma ma być tutaj zakończona. Jak to się skończy, to będziesz jakoś bardziej pozytywnie nastawiony do świata. O to chodzi, żeby być bardziej pozytywnie nastawionym, bardziej świadomym, bardziej takim życzliwym, wiesz? Jeżeli już coś się dzieje, to popatrzysz na to coś dzięki temu, co się wydarzy, z szerszej perspektywy. Bo na przykład teraz czegoś nie zauważasz. Właśnie w tym momencie być może niektórzy z was spojrzą na to coś szerzej, tak? Dlaczego to coś się dzieje? Dlaczego jest tak albo tak? Dlaczego ja jestem tak zła albo tak szczęśliwa, prawda? Czy to jest prawda, czy to nie jest prawda? Czy ta osoba mi dobrze doradza? Dlaczego? Czy ktoś mnie blokuje specjalnie? Czy o co tu chodzi? I dopnij coś na ostatni guzik. Ok? Bądź szczęśliwy, bliźniaku, w końcu. Znajdź swoje miejsce na świecie. Nic się nie martw. Tu masz siłę, żeby temu zadaniu sprostać. Nagrodą będzie to, że po prostu będziesz wiedzieć, czego chcesz. Dowiesz się, czego chcesz, a już na pewno dowiesz się, czego nie chcesz więcej w swoim życiu. Dobrze, dziękuję. Już mi nic więcej chyba nie przychodzi do głowy. Właśnie. Jeżeli jest jakieś dziecko, które po prostu nie ma ochoty się wyprowadzić, albo ktoś jest, kto nie chce się skądś wyprowadzić, bo mu jest tam dobrze, albo ma jakieś inne profity z tego, benefity, no to też, wiecie, to tak się, moi drodzy, nie da, wiecie? To nie jest tak, że nie muszę nic robić. Trzy odpowiedzi od aniołów. Ja to tak lubię gadać, wiecie co? Niektórzy tego nie lubią, trudno. Także uważajcie z tym swoim gniewem, uważajcie na czyjś gniew, tak? I więcej takiego optymizmu. Dobrze. Pytanie macie, odpowiedzi. Perfekcyjne wyczucie czasu. Pamiętajcie, żeby na przykład, tak jak mówiłam, żeby na siłę się, żeby jeżeli kogoś bardzo zraniliście na przykład, żeby poczekać troszkę i wyczuć, kiedy jest czas na coś, tak? Na przykład na pogodzenie. Odpowiedź numer dwa. Wybierz nowy kierunek. Nowy kierunek. I tutaj
pić przed siebie. Zostaw tą przeszłość w tyle. To jest przeszłość, tak? Zostaw to. Idź przed siebie. I kontroluj własne emocje. I odpowiedź numer 3. Czekaj. Czekaj. Wstrzymaj się. Może z osądzeniem, może z tym zwycięstwem, może z zakupem domu. Wy każdy macie coś innego. Ale to jest to, o czym mówiłam. Wstrzymaj się. Cokolwiek to dla Was znaczy. Powodzenia, kochani.